wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Już jest 12 maja 2018. Co prawda u mnie. Prawda czasu, prawda ekranu, prawda. 760 odcinek filmików o gitarach. Poświęcimy gitarze, która była nagrodą w jednym z konkursów. Mianowicie gitarze Cruiser by Crafter ST220. ST nawiązanie oczywiście do Stratocaster. Słuchajcie, chyba jest to jedna z najtańszych gitar, jakie ogólnie były na Fog, jakie się tutaj przewinęły. Najtańsza, ale nadająca się do grania, o czym zaraz opowiem. Ja tę gitarę kupiłem za 25 funtów, co jest ekwiwalentem 120-130 polskich złotych, mniej więcej. Powiem wam szczerze, że wysyłka jej w konkursie kosztowała mniej więcej tyle samo, bo około tam 20 funtów razem z taśmą, z pakowaniem i ze wszystkim około kosztowała 20 funtów wysyłka, więc no wszystko to już mówi o tym, jaka to jest gitara. Jest to gitara dla bardzo, bardzo początkujących ludzi, którzy mają mało zasobny portfel. No i teraz na rynku takich gitar jest bardzo, bardzo dużo i niestety większość z nich nie nadaje się do grania. Nie nadaje się do grania przez na przykład kiepskie przetworniki, przez kiepskie klucze, przez ogólne kiepskie wykonanie. Jeśli chodzi o Cruiser by Crafter ST220, aż takiej tragedii nie ma. Jeśli gdzieś widzicie taki instrument za jakieś, myślę, że tak do jakichś tam 300 zł używany, 250 i tylko tyle macie na instrument, no to można się pokusić o zakup tego instrumentu. Jeśli chodzi o sam konkurs i o to, że ona była wygrana do wygrania w konkursie, no to wiadomo, no ja sponsoruję Fog sam, nie mam jakichś specjalnych super sponsorów, czasem ktoś da coś do testów i to zostanie w Fogowni, ale nikt mi za to nie płaci i kasy z tego też nie ma, więc no, była raczej symbolem do wygrania. Nie chodziło to o to, żeby wygrać jakąś super drogą gitarę, tylko chodziło o samą zabawę. No, ale wracając do tego instrumentu, słuchajcie, no jak widzicie, jest to gitara nawiązująca w swoim kształcie do gitary Stratocaster. Ona się leciuteńko od strata różni, no bo wszystkie instrumenty, które są nieoryginalne, fenderowskie, muszą się gdzieś tam troszeczkę różnić. Natomiast no, jest to instrument z pięciopozycyjnym przełącznikiem, z trzema przetwornikami. W tym wypadku na szczęście mamy humbuckera i dwa single, więc można sobie pograć trochę ciężej. Mamy mostek taki jak w Fenderach, konstrukcja fenderowska, tremolo, płytka, deska i tak dalej, i tak dalej. No jest dokręcany klonowy gryf, jest to jakiś tam Stratocaster, słuchajcie. Co jest najważniejsze w tym instrumencie, gdyż większość takich tanich gitar robionych jest z paździerza lub ze sklejki jakiejś lipnej, znaczy w sensie fatalnej, słabej. O tyle tutaj mamy drewno i o tyle tutaj jest drewno, które nazywa się basswood, czyli lipa po polsku. Wykorzystywane przez wielu, wielu różnych producentów, między innymi chociażby przez Ibaneza. No i to już jest plusem tego instrumentu, że jest on zrobiony z drewna, słuchajcie. Jak ja tak patrzyłem sobie w ogóle na tą gitarę, to ja nie wiem, czy ona w ogóle nie jest, nie no, chyba, kurczę, no ona tak wygląda, jakby była zrobiona z jednego kawałka tego drewna, co się zdarza bardzo rzadko w instrumentach. Tak tu mi się, tutaj z drugiej strony na jakiej, tutaj nie, no jest tutaj, chociaż tutaj już tego tak nie widać. Ona może być zrobiona, słuchajcie, z jednego kawałka drewna, chociaż no nie, no tutaj jest klejenie na pewno, bo jest też widoczne przez ten czarny lakier, więc może jest jakaś taka i chyba tutaj, nie no możliwe, że z trzech. Ciężko jest to stwierdzić. Dobrze to słuchajcie, zamaskowali, też sobie oglądacie na zbliżeniach, być może to zauważycie.
No, nie, no wydaje mi się, że jednak jest ta doklejka, ale już na przykład tutaj już jest chyba jeden kawałek, więc generalnie doklejka jest gdzieś mniej więcej tu, a tutaj chyba już jest całkiem jednokawałkowo. Czy to dobrze, czy to źle, to ja nie wiem. Z tym jeden kawałek drewna, to tak słuchajcie, no miałem kiedyś jednego Gibsona takiego, dwa takie vintage, VS6. Czasem producenci stosują takie coś, że kładą leciuteńki forlir naprzód i tył, żeby to wyglądało mniej więcej tak, jakby było z jednego kawałka drewna. Jak mówię, w tym akurat instrumencie ważne jest to, że jest on z drewna zrobiony w ogóle. W swojej klasie budżetowo to już jest wielki plus. Dodatkowo, słuchajcie, mamy całkiem ładny kawałek klonu na gryfie. Przypatrzcie się, teraz wam pokażę go tak jeszcze o tutaj, widzicie? Te takie fale fajne, takiego tygryska. On się co prawda kończy przy samej główce już, ale na samym gryfie tak fajnie, tak trochę jest tygrysio, co jest dosyć niespotykane. Dodatkowym atutem tej gitary są olejowe klucze, całkiem sprawnie działające i całkiem dobrze trzymające strój. W większości takich tanich gitar są takie klucze, wiecie, że zwykła przekładnia z taką zakrywaną taką puszką. Nie jest to olejowo, że mamy tam jakiś smar w środku i to wszystko jest taką zamkniętą konstrukcją, tylko to są takie zwyklaki klucze, jak na przykład Yamaha Pacifice 112, więc tutaj jest dosyć duży plus, jeśli chodzi o ten instrument i o tą zabawę. Jak już powiedziałem wcześniej, humbucker robi też dobrą robotę. Ten humbucker wcale nie jest jakiś taki zły i da się na nim nawet połoić. Nie ma jakiejś tutaj specjalnej wiochy. Jeśli chcemy sobie trochę stratocasterowato bardziej pograć, no to mamy te singielki do tego. Gitara całkiem dobrze leży w ręku i ogólnie jest wykonana tak, no powiedzmy, że w miarę jak na swoją cenę. Jedyne, do czego bym się w tej gitarze mógł doczepić, no to trochę walczyłem z wysokością strun, z akcją strun i starałem się, żeby to no, obniżyć jak najbardziej się dało i walczyłem trochę z prętem i tutaj z tymi siodełkami na mostku. Słuchajcie, no nie dało się w tym instrumencie ustawić jakoś takiej super wypasionej akcji strun. Może jakbym trochę dopiłował na siodełku. Ale już tutaj właściwie to niewiele zostało. No może bym trochę dopiłował na siodełku, to może by się dało zrobić troszeczkę niżej całą tą akcję strun. Być może sam ten gryf jest tak leciutko taki łódeczkowaty, nie udało mi się ustawić w takiej, znaczy on jest tak trochę za bardzo łódeczkowaty, nie udało mi się tego ustawić w takiej leciutkiej łódce, jaka jest bliska temu, że gryf jest prawie płaski. Może by trochę pomogło tu podłożenie jakichś fornirków pod gryf. No jak mówię, no tak nie do końca miałem czas, żeby się też z nią bawić. Człowiek, który ją wygrał, czekał na nią bardzo, bardzo długo, za co go jeszcze raz przepraszam, więc już chciałem mu ją też wysłać. Miejmy nadzieję, że na przykład przysłuży mu ona właśnie do tego, żeby ją trochę gdzieś tam ulepszyć. Warto też się tym pobawić, słuchajcie. Całkiem ładnie wygląda też tutaj palisanderek. Taki zdrowy, z takimi dużo jest tych kropeczek i ogólnie nie jest źle. Co prawda oczywiście progi ranią tutaj, znaczy ranią, no są takie szorstkie, nie? Czyli jak tutaj sobie przejeżdżamy ręką, tutaj sobie przejeżdżamy kciukiem, to te końcówki tych progów, no czuć, że one nie są takie do końca, doszlifowane, jakby doszlifowane być mogły, więc to jest też taki jeden z mankamentów tego instrumentu, aczkolwiek jak mówię, no za jakieś 250 zł na przykład, jeśli taka gitara jest, to nie ma się co zastanawiać i można ją brać, bo spokojnie można się na niej nauczyć wielu rzeczy. Mostek oczywiście do zablokowania
I oczywiście raczej niewykorzystywalny ten mostek jest. Gitara jest oczywiście chińska również, chociaż to nie jest już takie oczywiste, bo ostatnio też są gitary wietnamskie, indonezyjskie, więc to nie jest takie do końca takie jak mówię, normalne już w tych czasach. W każdym razie no nie jest to taki, nie ma tutaj, no wiadomo, dupy ten instrument nie urywa, bo to jest instrument tani, ale też w takiej kategorii swojej cenowej nie jest taki zły i tragedii nie ma, słuchajcie. Posłuchajcie już sobie, jak on gra, sprawdźcie to, jak on po prostu się odezwał na różnych wzmacniaczach, między innymi na Marshall 6100, na Bogner Alchemist, na JTM60 od Marshalla, na Mesa Boogie Dual Rectifier i na Mad Dogu Prince 15. Możecie sobie ten instrument obadać, więc zapraszam już do tego. Lajkujcie, subskrybujcie, zostawiajcie dzwonek, wchodźcie na Facebooki, komentujcie, działajcie, social media niech będzie z wami. Znacie moje podejście do tego, już od jakiegoś czasu niestety Facebook i niestety YouTube wprowadza takie zasady, że no mało widać te działalności niszowe, takie jak właśnie ja, jak Bazok, jak Adam Dudek, jak CTG TV. Mało nas widać, bo to wszystko się po chamsku pozmieniało, więc generalnie, jak mówię, pomóżcie nam trochę. I niestety te żebro lajki, żebro suby, żebro komenty by się tutaj przydały. Ja mam tego, bo słuchajcie, no już pewnie mówiłem to w różnych filmikach. Ja mam do tego no, taki dziwny stosunek. Za każdym razem, jak to mówię, to jest takie dla mnie to jest. Nigdy tego nie robiłem wcześniej. No i teraz to takie, wcale nie jestem z tego zadowolony, że to robię, ale oni naprawdę nas nie traktują fajnie. Jak kiedyś YouTube był po prostu taką platformą, że no, content był ważny, tak teraz to wszystko się jakoś tak komercjalizuje. A no z takich gitarowych kanałów nie ma co się komercjalizować, trzeba po prostu działać, więc działajcie. No nic, no, takim smutnym akcentem przechodzimy już do rzeźbienia ksantypowego, pitulenia. Bye. Nio.
ale piękne. Zajebiste. Wypasione. Nie wiem, co to jest. Napisane jest Riley Elf. Więc taki samochód chyba dla elfów. Chociaż elfy to chyba nie były takie małe, nie? Więc nie wiem, o co chodzi. Ale po prostu no czad wypas total. Takie chyba jakaś era mini coś. Zielonego pojęcia nie ma. Sprawdźcie sobie na tym, na Wikipedii. Ale no jest konkret. Fajnie się takim czymś musi jeździć, takim śmiesznym, malutkim cudkiem. To musi być naprawdę niezłe doświadczenie. Trochę nie współgra linia tyłu z linią przodu. Z tyłu takie ostre zakończenia, z przodu tak na okrągło raczej. Więc taka śmieszna, maluśkie kółeczka. No mega mi się podoba. A wam? Jest wypas, nie? Ostatni samochód, jaki kręciłem, to był ten McLaren, więc w porównaniu z McLarenem, no to tutaj jest trochę jednak inaczej, ale też fajnie. Ja bym chyba nawet wolał takie coś niż McLarena, żeby być szczerym. Jeśli chodzi o komentarz do McLarena, jeśli ktoś go widział i słyszał i teraz wie, o czym mówię, że wolałem taki samochód, to niech się domyśli, o co mi mogło chodzić. Nie no, ogólnie czad, podoba mi się to. Drewno w środku, jest wypas. Robimy jeszcze tylko zdjęcie na Insta. Insta Xantyp 77, musi być zdjęcie. Pozdrawiamy was jeszcze oczywiście z pięknych okolic londyńskich i dziękujemy za uwagę. Yo!